Wychodzimy! Masz panę, dawać! Dawać, bo palę się kończy! Dawajcie, bo masz panel! Panel! Dawać na panel! Panowie, panel! Ja, panel! O, oj, siemano! Tak to weszło! Dajcie skończyć, chyba ja długodystansowiec. O mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? Miała być narasa, zrobiła sobie nadzieję. Siema, nagrasz z nami kilka zdań? No można jakby coś tego. Siema, Michał jestem, to jest Piotrek. Miło mi. Dawaj, tu sobie staniemy, pogadamy chwilę. No tutaj możesz normalnie stać. Tam, nie ma problemu. Coś schudłeś? Nie, no to słuchaj, najstarszy z braci Pudzianowskich. No nie jak można schudnąć? Czy muszę być taki wielki jak Mariusz? Nie. No nie musisz, no ale myślałem, że wszyscy jesteście ogólnie tacy wielcy. No słuchaj, no jeśli wiesz, wszyscy to wiesz, no jeśli twierdzą, że 100 kilo jest małą wagą, no to... Ważysz już stówkę? No stówkę, tak jak widać. I ty pomagasz Marcinowi w przygotowaniach? Może pomagam, razem trenujemy. Trenujemy jako razem. Jako w jednym klubie, nie, czy... Nie, ja z nim pomagam mu trenować po prostu z partnera akurat. Czyli jednak mu pomagasz? No, pomagam mu trochę tam z przygotowaniach do walki z Pawłem. Jak Marcin na treningach? Bardzo dobrze, myślę, że będzie bardzo fajna walka. No jeśli nic nie zepsuje i plan, który opracowany ma z trenerem i to wyjdzie, no to myślę, że nie wyjdzie to za progi pierwszej rundy. Podrażniony jesteś, chcesz wygrać w efektowny sposób. Także to, co miało się odbić na Boxdelu, odbije się na Marcinie. Nie, no dokładnie. On ma mega przejebane. Jestem innym Pawłem niż ten, co z nim wygrał na Wotorę. Jestem teraz dużo mocniejszy, o wiele lepiej przygotowany i o wiele bardziej doświadczony. Także to, że on tam zrzucił z bębna parę kilogramów, za dużo mu nie pomoże, bo naprawdę zamierzam się teraz pokazać z bardzo dobrej strony. No i powiedzcie mi tak. No, mówiłem na konferencji, że Jóźwiak nie umie nic. No. To bardzo. Ale on naprawdę nie umie nic. I teraz mówiłem, że mu pytali, czy ja nabrałem dystansu do ciebie. Nie. No ale kurwa, no ta niemota mnie znokautowała, że to się tylko śmiać z tego może. No, ja, facet prawie 50 walk, znokautował mnie Paweł Jóźwiak, który nie umie się bić. Tylko, że jest taka różnica, że Jóźwiak jest wysportowany. Tak. Na Chip and Dale'a by się nadał. A przegrał. I, a wiecie, jaki jest w ogóle paradoks cały tej sytuacji? Że Jóźwiak ze mną wygrał. Gdzie nie umie się bić. A z Jóźwiakiem wygrał Bąbel, który nie zdałby z czwartej klasy do piątej z WF-u. Przebrała się miarka. Ty klaunie, ty błaźnik kabaretowy. Za tego Chip and Dale'a zostaniesz taki łomot w sobotę, że pozostaną ci już tylko kabarety. Nie zawracamy dupy, bo widziałem, że już uciekła. Mam przecieki, że dobra walka się szykuje u wampira, bo wszystko wiem. Wszystko wiem. Ja ale wszystko z kim? Wiem. Nie będę mówił to wszystko. Kurwa, bo każdy ma przecieki, ja nic nie wiem, nie? No, ale widzisz, to ci powiem poza kamerą. Ale to słuchaj, Paweł, to się nie szykuje jedna walka, tylko to się szykuje kilka walk. Ja też wampira chętnie zapraszam do swojej organizacji. Do której? Do Fenu. Tylko Fen jest mój przecież. No, widzicie? Nie zapominaj. Czyli jak można sobie załatwić angaż? Co tam? A ty czym się zajmujesz tutaj? Ja tutaj się zajmuję asystowaniem swojemu mężowi. A twój mąż to? A mój mąż to Pasza Biceps. A, myślałem, że Malik Montana. To jest ten, nie to tym razem. Jest ten chłopak, co gra na FIFA. No. Na FIFA. To no musimy z nim pogadać. Ja jestem fanem FIFA. No także wiesz, Michał jest mega fanem FIFA. Ja słyszałem, że ty grałeś. Streamowałeś FIFA? Nie, FIFA nie streamowałem, aczkolwiek miałem teraz tą najnowszą streamować i grać. Kupiłem gierki, ja nieraz nie zagrałem. To czemu ty mnie kłamałeś, że on gra na FIFA i bardzo dobrze mu idzie, że na tym się wybił i ja się podjarałem, myślałem, że pogadam taktyki i tak dalej. No bo chciałem twoją reakcję zobaczyć. Wariat jesteś. Zawiodłeś się? Bardzo. No dobrze, ale patrz, 17 lat grałem w gry i w końcu byłem kilkakrotnym mistrzem świata, można powiedzieć. FIFA. Nie wiem, jaką FIFA, jak Counter Strike. Jeszcze raz powiesz i okłamiesz mnie. Mam nadzieję, że on nie oszukuje tak się w każdym wywiadzie, jak przychodzicie. Nie. My lubimy podczas wywiadów się trochę pokłócić. A to dobre takie wywiady, się ogląda. A powiesz Michałowi, w co grałeś, bo on nie wie, bo mu nie powiedziałem. Już przed chwilą mi powiedziałem, że w co? Counter Strike. Counter Strike, no. O mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? Miała być narasa, zrobiła sobie nadzieję. A wiesz, czego oczekują nasi widzowie? No. Tak? Żebyś sprowadził do parteru Tomka Fight Sporta. Patrz, jest tu sianko specjalnie dla ciebie, challenge są.
Lecisz z nimi? Nie, no nie będę kurwa robił wariata z siebie. Jak na zasadzie takiego, że napierdalał komuś kamerę albo kogoś przewraca. Ale jest jeszcze jeden, luźniejszy, za 5 dych. Tak. Powiedzieć do Tomka Fight Sportu, czemu napierdala całe jedzenie z cateringu. Tomka Fight Sportu? No. Czemu? Ale to ja się tak mogę od razu zapytać. No co jedziesz? Ale nie no. Tomek. To ci goście tu się pytają, że ja mam coś zapytać. Na nas zrzucił! Czemu zjadasz całe jedzenie z cateringu? No, no ja nie wiem dlaczego. Całe? Całe. Jeszcze coś zostało? No kurwa nie wiem, jak zostało, to powiedz tylko, gdzie ten catering jest. No. To chyba, ale nie, mikrofon kiedyś inaczej wyglądałeś. To wiesz. Pamiętasz go? Nie. Ale ci odbił. 160 kilo ważył. 160 kilo ważył. Poważnie? No, ale naprawdę. Teraz, mogłem, wiesz, prawie Baterbina podniosłem, a jego nie mogłem podnieść. Ale to co, walczyliście razem, sparowaliście? Nie, to żeśmy podnosili się, strongmana uprawia. Wiesz, że wygrał u nas 5 dych? 5 dych? Tak. 5 dyszek, pierwszy challenge. Trzymaj mordo, nie jesteśmy gołosłowni. 5 dyszek dla ciebie. Te 5 dych, tak. Te 5 dych, Michał Pasternak wybierze jakąś akcję charytatywną, zrobi przelew na 5 dych i pokaże, że wpłaci. Trzymaj. Nie, no to słuchaj, nie, mordo. Chcesz, to wrzuć ty. To jest dla ciebie. Akcję charytatywną. Dobra, idziemy, bo on chce mi oddać, chodźcie, zawijamy sobie. No. Będziesz u chłopaków na EBEB. No i co? Tylko sytuacja jest taka: Hubert, chodź na chwilę. Chodź. Nie wiem o co chodzi, ale to będzie grube. Chodź, no? Hubert. No? Słuchajcie. No? Udławię? Nie. Bo dzisiaj EBEB ma challenge i jest challenge dla ciebie. Ty z racji tego, że skończyłaś szkołę aktorską. Są pieniążki do zarobienia. Pokażesz na Hubercie, jak uczą całować się w filmach. Nie. Daję stówę. A ja drugą. Daję stówę. Daję stówę. Dawaj moją. Daję stówę. Nie bez koniaku pokaż, no. Otwieraj buzi, Jędzor, jazda. Ja daję stówę. Ja już daję stówę. Ja pięć dyszek nie wiem co. Jest 150. Ja drugą stówę dokładam. Patrz. No co nie? Oni się podzielą, ona go namawia. To będzie na miniaturce. Nie, ale to, słuchaj, takie ten, to my cię też nie damy wykiwać, nie? Daj, co ci się stało? Wariacie, co ci się stało? Nie, ja myślałem, że jest kurwa, nie popłaczę się kurwa na komedii, ale... kurwa jedna. Ej, to tutaj ci... No a gdzie? No wiesz, już nie będziemy łazić. No, dawaj, stań sobie tu. Dawaj tu. No a jak? Gdzie będziemy łazić w tej chwili? Dawaj, dawaj na ściankę, wyłączą kamerę. Nieważne. Nie wiem, czy ja to kamera. Do środka. Tutaj, z kim walczysz? Z Labrygą. Z Denisem? Z tym Denisem? Jak widzisz tego jednego z lokami mniejszego, to ten drugi z większymi. Zajęte. Nie kręć afery. Poważna firma tu jest. Co ty chcesz? Wasze są miejsce? Nie, poczekaj, my z nim mamy challenge, żeby cię zgniótł. Za dwie paki. Nie, dobra, tak poważnie, seryjnie. To mówisz, że walczysz z Denisem Labrygą. No, Denis Labryga, mocny zawodnik, gdzieś ten sport uderzano się w wodzi, ja podnosiłem ciężary. Jest taka fajna konfrontacja. A ty trenujesz u Bomby? Tak, u Bandla. A, czyli będziesz sprowadzał i będę chciał sprowadzić i umęczyć na dole. No widzieliśmy twoją tam zabawę z Damianem Janikowskim, fajnie to wyglądało. Ja nie widziałem. Ja widziałem. Właśnie? No dobrze, dociskał, nie mógł Damiano nic zrobić tam, jeśli chodzi o samą płaszczyznę zapaśniczą. Znaczy, musiałbyś to obejrzeć, ja też nie jestem tak... To co, w zapasach z nim wygrał? No. Wygrałem w zapasach? Nie. Może, wiesz, no tak siłowo przeważał bardzo mocno stopniu. W zapasach leżał na plecach i wygrałeś. Znaczy ja nie wygrałem z Damianem Janikowskim. Wiesz, no ty... Nie, no mamy zwycięzcę z Barigu z Damianem Janikowskim. Powiedzmy, dzień dobry, to ja. Mam na sobie outfit. 7 koła, ciało jak butelka, Coca-Cola. Kto to? Brat Wiktorii Gąsiewskiej. Nie znam Wiktorii Gąsiewskiej. Nie oglądałeś filmu? Jakiego? Kurde. Nie, bo nie oglądam żadnej telewizji. Dzisiaj w lesie nie zaczyna nikt. Ja nie oglądam, bo ja mam telewizor, ale nie mam żadnego programu. A, no to widzisz. No ja też mam telewizor i go nie odpalałem. A czyli twoja siostra jest aktorką? Tak, jest aktorką. I jesteś znany z tego, że jesteś jej bratem? Nie, no ja też jakby grałem w serialach, w filmach, więc... Na wspólnej na przykład. Grę o Tron oglądałeś? Nie. Michał grałeś tam? Nie grałem, ale znam kogoś, kto grał. Gdzie? W Grze o Tron? No. No Michała. No mówię, Michała. Widziałeś, jaki bystry chłopak? Już mi się podoba. Będzie z nim ciekawe duo. Patrz, w kominiarce jakiś dziwak.
Który? Nieważne. Dobra, jak tam do waleczki jesteś nastawiony? Bo bardzo dobrze. Twój przeciwnik nam powiedział, no, że ty jesteś zesrany i widzi to w twoich oczach. Z kim? Nie, nie powiedział tak. Z takim gościem, nie wiem, no, nawet z czego on nawet jest znany. Nie wiesz. Ej, a z czego tam ten gość jest znany? Wiesz co, no... Oj, bo ma popularną dziewczynę. Z tego? No, znaczy na pewno w ten jak świat szedł. Szczęścia teraz nie potrzeba. To wszystko, ale... Można mieć popularną dziewczynę i być znanym. Domagali się ciebie u nas na kanale. Ale to, nie wiem czemu. Ale ty na jakim kanale? EBB? Dobrze mówię? Oglądasz EBB? Coś tam? Od kiedy jesteś reporterem, ty? Ja nie jestem reporterem, tylko youtuberem. Zmienia pasat rzeczy. Kiedy się bijesz w High League'u? A masz jakieś informacje? Jak dobra, panowie, ja muszę spierdalać, bo się śpieszę. Dobra, to spierdalaj. Trzymaj się, siema. Michaś, no. Kurwa, gitarka jest, nie? Tak? Michaś, dobrze, Michaś. No. Nie no, to jest mój koleżka, no, razem żeśmy już walczyli. Tak, no, nie, nie znamy się. I mówi do mnie Michaś. Na jednej gali walczyliśmy, może będziemy mieli okazję powalczyć, nie wiem, może kiedyś, a jak przytyjesz. Czemu? Kurwa, chodź, komuś. Pokaż. Myślałem, że już coś wiesz, czego ja nie wiem. Nie. No chodzi o te pasy, nie? Co tam masz, te pasy, nie? Te pasy moje złote ryżowe. On chce pasy. On chce pasy. Ty, ale słyszałem, że teraz z Czechem walczysz. Nie wiem, z kim walczę. Słuchaj, ja tu od kiedy... Poczekaj, powiem ci szczerze. Od kiedy tutaj jestem, już idzie. Od kiedy tutaj jestem, to każdy mi mówi, że słyszał, że ja walczę. Tak, już jesteś czwartą osobą. A ja nie wiem z kim, nie wiem gdzie, nie wiem za ile, tak. No. Co tam jeszcze za pytanie? No grube pytanie. Lecimy. Ujawniamy aferę domówkową. O, jaka afera? Mamy domówkowa? Przecieki, no. Że była domówka, no. I byli tam jacyś goście, którzy tam nabruździli i zostałeś uduszony techniką Mataleo. Przez typa, do odpływu. Była, nie, a tak ci powiedzieli? No. Była taka sytuacja, no ale na pewno znacie tych panów, bo chyba trenujecie na jednej sali. O, czyli ty wszystko wiesz! Słuchaj, no ja wszystko bardzo dobrze wiem. Były to urodziny mojego przyjaciela, nie zostałem uduszony na pewno do odcięcia, jeśli tak ci powiedzieli, to cię oszukali, Michałku. Michałku! Drugi raz to dzisiaj słyszę. Tak. Michałek. Generalnie, no ja się postawiłem za siostrę, więc no chyba ja dobrze, no chyba to jedyne było, co mogłem zrobić. No, no chyba tak samo byś postąpił. Pewnie jak gościu by do twojej siostry mówił, że chodź zamknę cię tutaj w pokoju, będziesz siedziała po ciemku, no to co by zrobił? O kurwa, nie. To nie, dostał to oni z nami nie trenują na jednej macie. Oni nie trenują z nami. No to okej, okay, no ja się, znaczy ja nie jestem, wiesz, jakby ja nie szukam. Nie, żeby sprostować, my znamy jednego typa tam, dokładnie. Który tam był. Okej, w porządku. Nie, no to powiem ci, że ja ci przybijam pionę i bardzo dobra postawa, nie? No Michałku. Powiedz Pawłowi Łuświakowi, że ostatnia gala Fenu była najgorszą edycją od 5 lat. Ogarniesz to? To jest najmniej punktowany challenge. 10 zł tylko jest za niego. No daj jakiś trudniejszy. Chuj, 5 ci za niego damy. Trudniejszy? Pawłowi to mogę to powiedzieć wszystko. Bez problemu. Dobra. Wszystko mu nie, nie za pieniądze. Lubię ludzi odważnych. Zapraszaniem na randki sobie darujemy, bo to za słabe dla ciebie. A dlaczego za słabe? Bo jesteś nie, bo ja mam problem. Nie, no bo dobrze wyglądasz, nie? Zapytaj Tomka z Fight Sportu, dlaczego wyjada katerek, było. To już było. To mogę się go zapytać. Ale było. Poklep Najmana po brzuszku. Okej. Okay. Wchodzisz z partii i najbardziej punktowany... Tylko jak trafię na wątrobę, to wiesz, że go mogę podłączyć. Tylko, że wiesz, nie podchodzisz i go tak, tylko wiesz. No ci urosło. No. Ile to jest? To jest za 100. A mamy za 200 powiedz do Malika, Malik śmietana. Na 2 paki. Nie, bo nie dostanę no, ale nie, no patrz. Nigdy, nie? 2 paki. Nie, czyli chcesz, żebym za 200 zł zrobił z ciebie debila legendę internetu przed 200 tysiącami ludźmi. Ale tak? Będziesz legendą internetu, jak to zrobić? Biorę Marcina. Marcina. Za 100. Za 100 czy za 5 dych? Za 100. Za 100. No dobra. Tak? Czekamy na Marcina. Czekamy na Marcina. No. Piotrek. Idziesz do nas? Jak? Co? Dawaj mikrofon. No, o co? Kiedy odblokujesz Michała na Instagramie? A zablokowałem go? On no, nic nie może, wie. Nie może on pisze komentarze. To ktoś ci obsługuje tego Instagrama, czy nie? Nie, no ale ja czasami w emocjach coś robię. Zobaczę coś, nie podoba mi się, to wypierdalaj. Odblokujesz Michała na Instagramie, czy nie? Do mnie wypierdala. No może tak było, no. Zobaczyłem coś, że coś może napisałeś, powiedziałem wypierdalaj. Znowu jest to wojenny kompany. Nie, no my chcemy załagodzić, ale Piotrek nam nie daje załagodzić. No nie, ale to ej, to normalne. Widzisz, że coś ci nie podoba. Ej, patrz, ale słuchaj, ktoś wchodzi do twojego ogródka, nie? Sraci do niego. No. I kurwa, co ci się ma to podobać? No nie.
to mówisz mu wypierdaj. Dobra, czyli blokujesz. No na przykład. Bo do kurwa cały czas wygra. Afera jest. Chcemy się kurwa są zobaczyć, a ty nawet się nie odezwiesz? Jak przecież kurwa cię pisałem. Chłopie, pisałem ci. Chłopie, a takie rzeczy na ciebie gadał 30 razy do ciebie. Ale przyjechałem tu specjalnie, żeby się z tobą zobaczyć. Patrz jak kłamie. Chłopie i nawet to patrz, zobacz wiadomości. Kłamie. Robi to pod kamerę. Pod kamerę to robi. Wiadomo, wiadomość nie ma. Nie przeszkadza. Ty, czyli Piotrek, odblokujesz czy nie odblokujesz? Kurwa, mogę blokować, jak nie będzie pisał jakiś pierdół. Piotrek, kurwa, bo był topór wojenny Zakopane, jak żeś, go jak ty żeś go sam stworzył, kurwa, chłopie. Bo ja lubię. No, słuchaj, sam stworzył topór wojenny, słuchaj, kurwa. Chcesz wziąć udział w naszych challenge'ach? Nie. Mamy grube challenge'e. Nie. Ale internet cię pokocha. Ja, nie, idę na wywiad, idę. Zarobisz stówę. Leć. Nie, chłopie, mogę ci dać stówę, jak chcesz. A ty się jaka byś mi dał? Natalia, mamy challenge'e, nie? Tak. Tylko, że żaden facet nie chce się podjąć jednego challenge'u. Jakiego? Powiedzenia do Malika, Malik śmietana. No i... A ty jaki masz kontakt z Malikiem? Taki, że taki kumpelski, czy...? No nie powiem do niego Malik śmietana. Jak to Malik śmietana? No. Nie, ja to tak, ja też tym bardziej nie powiem. Chciałam, mam kumpelski, ale na pewno nie tak kumpelski, jak na przykład jakiś tam... Fagata. Rok temu, no nie? W sensie po prostu rok temu się bardziej trzymaliśmy, teraz już tak, mniej. Ale czy nie uważasz, że jak ktoś do niego tak powie, to on się zdenerwuje? Nie, on się kompletnie nie zdenerwuje, on sobie bekę będzie kręcił. Myślisz? Oczywiście, to ja tak do niego powiem i mam tak. Dwie paki. Oczywiście, że tak. Bo ja tak powiem. Tu są usrani, tak no powiedzieć co właśnie. No co wygadacie? Nie, no oczywiście, że nie. On każdy, się nie, każdy się boi, nie, bo Malik mówił, że ma za paskiem zabawkę. No i my się tej zabawki no, boimy. No ciekawe, co... Ja chciałam powiedzieć, dobra, nie ma... Powiedz, nie, powiedz. Ale... Ciekawe, jaką, ciekawe jaką zabawkę. Zacznijmy od tego. A słuchasz Malika? Zdarza mi się, jak najbardziej zdarza mi się. Jak ma jakieś fajne nuty, a ostatnio nawet mu się zdarza to dość często, to tak. Bik, bik! A mogę zapytać, czego słuchasz w takim razie? Ja bardzo zróżnicowanej muzyki, naprawdę. Jakby... Ale jeśli byś miała teraz nam coś polecić. Coś polecić? Tak. A to ja akurat teraz słucham Space Song od Beach House chyba. To jest taka bardzo melancholijna pioseneczka. A my lubimy takie, wiesz? Tak, akurat taka... może nie widać po nas, ale dużo takiej muzyki słuchamy. Ja bym proponował zapoznać się z najnowszym utworem Darulba. Słuchaj, no mamy challenge dla ciebie. Challenge jest gruby, nie? Ostatnim razem, jako jedyny, ja muszę powiedzieć, że tak, ja kocham was i szanuję, i EBB to jest mój najlepszy kanał, tak? Ostatnim razem, jako jedyny, odpowiedziałem na wszystkie wasze kategorie, a tylko byłem raz. Nie pokazaliście mnie w filmie, więc ja nie wiem, czy ten challenge... ostatnie dwa challenge'e oba miałem bezbłędne. Bezbłędne. I mało mnie pokazaliście. Rzeczywiście, to jest prawda. Skandal. Też nad tym ubolewam. No. Słuchaj, jest challenge, możesz się stać legendą naszego kanału. I znowu tego nie pokażą, albo mi się nie uda i wtedy to pokażą. Gnoj, ale no dawaj. Szukamy osoby, która powie do Malika Malik śmietana. Okej. Okay. A co w tym takiego? No bo wiesz, nikt nie chce się tego podjąć, nie? Bo się okay. Boi, że a tu nie dostanę akredytacji, a tu wyrzuci mnie z organizacji, wiesz o co chodzi, nie? Nie, no ludzie... dobra, no też myślałem, że Malik nie jest jakimś... A wiesz, nie, nie mamy... ma aż takiego... Ma dystans do siebie, nie? Nie mamy gdzie go złapać. A no. Powiedziałbyś to na gali? W klatce? Ale w jakim sensie? W klatce, jak będziesz coś tam zapowiadał. No, w klatce bym nie powiedział, ale to z innego względu. Nie dlatego, że się, zupełnie szczerze, nie dlatego, że się boję, że coś tam będą konsekwencje, tylko to jest po prostu turbo nieprofesjonalne. No, też o tym myślałem. Dlatego no. Tego nie powiem, a nie dlatego, że się boję konsekwencji. Ja, na konferencji ludzie zeszła, Malik, wiesz, mogę to powiedzieć, wiesz, EB ma taki challenge, wiesz, no. Mogę to powiedzieć, mam to plus. Ej, to na następnej konfie robimy to. No i jak chcesz, spoko, możemy tak zrobić. Dobra, nie? Nie ma problemu. Elegancko. I to wrzucą, a ja nam zostałem na konferencji, wiesz, i po kolejnej konferencji rozwiązujemy kontrakt z Pawłowskim. Nie, no chyba nie. Nie, to był krok w tył. Co tam słychać? Elegancko. Czemu ty pracujesz beze mnie, wariacze? No co? Widzisz, wjechałem tak na spontanie. Ja ale... byłem bramkarzem, ja w parafialnych klubach sportowych, jak były Mistrzostwa Polski, zostałem wybrany najlepszym graczem. Powiem ci tak, też miałem papiery na piłkarza. I zniszczyli cię, tak jak mnie? No, ja miałem taki problem, że się wychowałem bez ojca i nie miał kto mnie pchnąć. Wychowała mnie mama i babcia no. I zawsze mówię, gdzie będziesz jechał, synku, gdzie, zostań tam, nie ma sensu tam się pchać. No i to mnie zablokowało zawsze. Jakbym miał ojca albo starszego brata i by mnie popchnął jeść na testy, to myślę, że bym nie walczył tutaj. Myślę, żebyś mnie oglądał gdzieś już samo. Ja też myślę, że jakby nie zniszczyli mojej kariery, już o tym kiedyś mówiłem, to pewnie teraz gdzieś bym grał. Barcelona, Real Madryt na bramce. Ja naprawdę bardzo, 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 bardzo dobrze broniłem. Muszę gdzieś zobaczyć, jak jest skrótnie. Ale nie albo ma słuchaj, teraz, nie, no może, teraz. To, może ja dostałem zaproszenie do Move Federation, może bramkarzem chcesz być u nas w takim razie. O! I to jest informacja! I to jest informacja! I to jest informacja! To jest raczej kompromitacja twoja na bramce. O mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? Miała być na rasa, zrobiła sobie nadzieję.
Tom Ludwiczek dostanie. Wege. Obmacano. Przyda mu się. On nie może przytyć, kurwa. Ty, ale Ludwiczek waży 100 kilo. Tak? Kurwa, a, jest taki niski. Ja ważę 95, kurwa. Stary chłopiec. Ty, to jest bydle. Ja. Niemożliwe. Ziemniaki lubię. Ja nie chcę robić takiej szopki właśnie jak napierdzielanie się jakieś przed walką. Ja nie jestem z ulicy. Zdarzyło mi się parę razy dostać gdzieś w mordę na... skąd jesteś? Ja jestem z domu. Mówisz, że nie jesteś z ulicy, a my zazwyczaj jak rozmawiamy z influencerami, to jeden jest z ulicy, drugi jest z bloku, a trzeci jest gangsta. No to nie, to ja jeździłem na taniec, jak miałem 10 lat i skończyłem jeździć, jak miałem 18, a potem zająłem się aktorstwem, więc Mordo, ja... a zatańczyłbyś coś dla nas tutaj, teraz? To mogę ci zrobić tak, czekaj. No. Zrobię ci prosty, najprostszy taniec, jaki umiem. Poszło? No to nie trzeba przedstawiać. No, Mikołaj, gdzie się będziesz z tym... Tu takie dobre kanapki, że muszę je jeść. Anuco. Dobra, dobra, dalej. Teraz miszki zjem, kurwa. Pierwsza rzecz jest taka. Słuchaj. Haribo. Będziesz następny twój przeciwnik. Muszę ci przeczytać jeden komentarz pod twoją nutą. No? Puściłem tą nutę podczas... A jaką nutą? Nawet laskę. Teraz tą nową czy starą? A ona już doszła. Dzięki, Darek. O, to grubo. To za grubo, moim zdaniem. O. Teraz, ale o to chodzi, teraz, tak ma być. Teraz będziesz niczym DiCaprio w tych polskich... DiCaprio? W tych polskich big fightach. Darek, gdzie chowasz te żelki? Nie no, chowaj, żartuję. Masz. Nie chcę, jedliśmy panu co. Dziękuję. Dobra. Darek, do konkretów, nie będziemy tu zbędnie przedłużać, no. Afera kadrowa nas interesuje. O co tam chodzi? Wyzwałeś naszego klubowego kolegę Piotra Świerczewskiego do walki. Świr. No, ale co, odezwał się? Mówi coś? Może cię rozjedzie. Piotrek chyba nawet raz ze mną wygrał. W jakimś sparingu. Także... Udusicie. Byłem wtedy na sparingu. Udusił lwa... Jak kaczkę zdusił. Ale powiedz, że przyjechałem prosto z lotniska, nierozgrzany. To jest kurwa nie fair. Dobra, Darek przyjechał z lotniska, nierozgrzany i został uduszony jak kaczka przez świra. Chcesz teraz rewanżu, tak? Tak, chcę rewanżu. Wyzwij go do walki. To jest świr, nie? Tak. Świr, udusiłeś mnie jak... Kaczkę. Nie, ja tego nie powiem. Udusiłeś mnie... Jak kaczkę. Będziesz kurwa kraszem za to, że zrobiłeś ten błąd i jeszcze znam twoją aferę reprezentacyjną. Co tam w ogóle, panowie? No u nas dobrze. Coś tam, chyba się zapowiada u Michała, nie? Wszyscy chodzą, nam mówią, że Michał ma walczyć, a my nic nie wiemy. Też coś słyszałem? Kurwa, słuchaj. Wszyscy mówią, że Michał walczy, tylko Michał nie wie z kim, nie wie gdzie i nie wie za ile. Jest challenge dla ciebie, Darek. O. Jaki? Czy pojesz do Malika Malik Śmietana? Malik Śmietana? Malik Śmietana? No, no Malik Śmietana. No ale do Malika czy tak powiesz? A czy... czy do Malika powiem? Nie, tego nie było. Nie, no luz, no a czemu mam nie powiedzieć? No jeżeli to będzie w formie żartu, to spoko. Piszą, że się obsrasz. Czemu? No nie wiem, oni tak piszą. A czy ja kiedykolwiek byłem kurwa obsrany? No też mi się wydaje, że nie. Ja mówiłem, że Darek na pewno to zrobi. No to spoko, to zrobię. No i pięknie. Mamy to. Widzowie. Jeśli zamierzacie wykupić galę Heilig, zachęcamy do kupna z naszego reflinka, ponieważ całe pieniądze pójdą na cel charytatywny. Dla małego Stasia Walkiewicza z Pińczowa. Który jest chory na mukowiscydozę, także zachęcamy. Siema mordo. Słuchaj. Dobra, słychać bezni, co ty do mnie dzwonisz? Co się znowu stało? Słuchaj. Była pewna rzecz. Informacje. Mordeczko, jakiego newsa mam dobrego? To mam wstać? Możesz wstać, bo i tak usiądziesz zaraz. No to wstałem. W sobotę prowadzimy hate room na Heiligu 6. Ale to co, będziemy hejtować kogoś? Będziemy hejtować i jeszcze nam za to zapłacą. Żeby ktoś nie chciał tylko sparingu później, wiesz za co biega? O mój dobry Boże, co tutaj się dzieje?